Witajcie, jestem Gargamel. Wybaczcie, że wyglądam jak żul. Jestem w trakcie matur. Przygotowuję się do przyszłego życia. Zacznijmy temat dzisiejszego odcinka. Zacznę od tego, że średnio kręcą mnie kłótnie na poziomie człowieka pierwotnego i bicie po głowach oraz darcie mordy na drugą stronę, więc jeśli chcecie wyrażać swoją opinię, do czego zachęcam, to zapraszam w komentarzach, ale trzymajmy się pewnych form, które są uznawane ogółem za poprawne retorycznie i lepiej nie wyzywać jeden drugiego, ponieważ to mija się z celem. Okej, jedźmy. Jakiś czas temu, niedawno, odbył się konkurs Eurowizji. To taki konkurs o festiwalo zawody, gdzie różne kraje z Europy wystawiają swoich wykonawców, piosenkarzy. Oni prezentują piosenki, a głosować na dany kraj mogą wszyscy poza tym krajem. Chyba tak to działa. Zacznijmy od tego, że to Eurowizja. Jeśli ktoś przejmuje się Eurowizją, to tu już mamy problem. Pomińmy ten schodek i pójdźmy o krok dalej. Więc jeśli jeszcze nie zauważyłeś, zauważyłaś, wygrał mężczyzna z Austrii. Gargamel, mężczyzna? Przecież wszyscy mówią kobieta z brodą. Jeśli wasz mózg nie podpowiedział wam, żeby przeczytać najpierw, zanim zaczniecie się wypowiadać, pozwólcie, że ułatwię wam sprawę i wytłumaczę wszystko od początku. Tomasz, tak ma na imię ten zwycięzca Eurowizji 2014, jest gejem. Tak, jest gejem z Austrii. To już w oczach wielu osób skreśla go jako w ogóle człowieka. Przecież homoseksualizm nie jest w naturze nigdzie, tylko jest u ludzi, tylko od teraz. Nigdy wcześniej nie było czegoś takiego. Ludzie nie mogą się kochać, bo nikogo nie krzywdzą i po prostu sobie żyją. Przejdźmy do tego, dlaczego ludzie mówią, że to kobieta z brodą. Otóż, jeśli żyjecie na świecie dość krótko i może nie interesujecie się ogólną kulturą światową, możecie nie wiedzieć, że istnieje coś takiego jak drag queen. Drag queen. Jest to taki performance, taki akt, kiedy facet przebiera się za kobietę. Czy mi się to podoba? Nie, ani trochę. Uważam to za dla mnie kompletnie nieestetyczne. Jestem dość taki estetycznie nastawiony w jednym kierunku i raczej nic z tego nie zmienia, więc nie martwcie się o mnie i o, jak to mówicie, gejowską, lewicową propagandę pedałów, lewaków. Ja lubię kobiety. Ten Tomas przyjmuje na scenie swoje alter ego w postaci tej kobiety, kiełbasy, wurst, jak zwał, tak zwał. Sytuacja wygląda następująco. Jest Tomas. Tomas ze względów podobno takich, że Tomas nie mógł sobie poradzić z tym, jak społeczeństwo reaguje na jego orientację, bo jest gejem, a przez to, że jest gejem. Lubisz zielony kolor? Ja lubię niebieski kolor. Zobacz, wszyscy moi koledzy lubią niebieski kolor. Zapierdolecie, lepiej wypierdalaj do swojej Antarktydy. Przyjął taką personę, pod którą jakby występuje na scenie. Przebiera się za kobietę, ma brodę, nie próbuje nikogo chyba oszukać. Tomas zakłada sukienkę, jest na scenie w trakcie występu kobietą. Potem schodzi ze sceny, zdejmuje sukienkę i jest znowu Tomasem. Rozumiem nienawiść spowodowaną zazdrością. Sam osobiście uważam, że ten numer z jego personą bardzo ułatwił mu, a nawet zapewnił wygraną. Nikt tego nie ukrywa. Tak będzie ładnie to wyglądało, żeby tolerancja i w ogóle. Z drugiej strony, ja wiem, dlaczego Polacy tak bardzo są nakręceni. Ponieważ nasza piękna piosenka, hit, po prostu kompozycja 10 na 10, 11 na 10, z cycuchami na wierzchu i polskie witaminy, mają najwięcej dziewczyny, przegrała. O kurde, niemożliwe. Poświęciłem się specjalnie, żeby się przygotować na akurat ten filmik, żeby to było treściwe i żeby to miało podbudowę, prawda, taką poznawczą, że ja wszystko wiem i wszystko widziałem i nie mówię na ślepo jakichś swoich teorii, tylko wszystko sprawdziłem, posłuchałem występów. Tego finału, tego naszego polskiego występu, wszystko posłuchałem. I tak, zoom na cycki jest moim zdaniem tak samo tanim zagraniem, jak facet przebrany za kobietę. Naprawdę. To nie chodzi o morały, o moralność, o to, że cyc to taki jest hetero i w ogóle super, a facet przebrany za kobietę to jest taki homo i w ogóle palić tęczę. Nie. Po prostu chodzi o to, że jeden trik był taki PR-owy,
pod względem tego, żeby spodobać się tam w ogóle mężczyznom jako tako, a drugi ten trik PR-owy był taki, żeby nie wyszło na to, że Europa jest jakaś tam. Tyle. Ani występ Cleo, która... Dobra, no ja wiem, że to jest na żywo, ale naprawdę, jej występ brzmiał źle. No dla mnie brzmiał źle, dla mnie brzmiał jako takie piski, krzyki, no. Przepraszam. Były momenty, kiedy było super i fajnie, ale były momenty, kiedy było... Może to nagłośnienie, może źle umie działać z mikrofonem ona, a ktoś umie pracować z mikrofonem lepiej. Ale tak, Cleo, jej występ był średni, nie był zły, ale nie był też super. A znów ten Tomas, na pewno znaczy piosenka była całkiem inna, piosenka była spokojna, tak, można bardziej się popisać swoim skillem wokalnym w wolnej piosence. Występ był taki na okej, no na to... wokalnie naprawdę moim zdaniem był lepszy, no. Ale moim zdaniem również były jeszcze lepsze występy, które też nie wygrały. Pamiętajmy, z kim mamy do czynienia. Pamiętajmy, że do czynienia mamy z masą ludzi. Masy są takie, jakie są. Na masy działają proste triki, no Boże, no. Tak jest wszędzie, dlatego PR jest ważny w polityce, właśnie w branży muzycznej, w ogóle każdej branży rozrywkowej. PR jest najważniejszy. Mogą cię nienawidzić, mogą cię kochać. Oba te uczucia generują praktycznie to samo, generują hajs. To wszystko to jest hajs. Dlatego proszę i stronę, która mówi, że on to jest popierdolone, i stronę, która mówi, że to jest okej. Okay. Może coś takiego być. Nie wiem, czy znacie, jeśli nie znacie, również sobie wygooglujcie taki cytat. Znaczy, to jest taka idea. Dziel i rządź. Podzieloną społecznością łatwiej się rządzi, ponieważ między nimi jest konflikt, którym można sterować. Dlatego proszę obie strony, tak? I tych tolerujących, i tych... nietolerujących, żebyśmy się nie kłócili, ponieważ dla mnie to nie ma sensu, dla mnie to jest taka sztucznie dmuchana bańka od pewnego czasu, która ma po prostu za zadanie odciągać uwagę od ważnych rzeczy. Naprawdę to, że ktoś założył sukienkę i wystąpił, jest tak bardzo ważne, jest milion razy ważniejsze niż to, co się dzieje na świecie. No Boże, polityka moim zdaniem jest ważniejsza od jakiejś kurwa piosenki na Eurowizji, którą... I wracamy do pierwszego punktu na mojej liście. Eurowizja to jest tylko jakaś głupio cholernie spopularyzowana. Dla mnie to idea Eurowizji jest jakby mi się kojarzy z takim socjalizmem, takim jednoczeniem się po prostu wszystkich państw, że w ogóle taki, wiesz, taki konkurs piosenki radzieckiej w ogóle super, że zapraszam tu towarzysze z krajów naszych sąsiadujących i niech kraje sąsiadujące na nas głosują i się wszyscy kochajmy. Dla mnie to dalej mi się... Ta Eurowizja zawsze mi się kojarzyła z taką biedą. Nie wiem dlaczego. Nie wiem. To miliony dolarów ciekną z tej Eurowizji, ale dla mnie mi się ona zawsze kojarzyła z biedą i chyba będzie zawsze. Nigdy nie zwracałem na nią uwagi od momentu, kiedy zacząłem sam świadomie wybierać, co oglądam, co mnie interesuje. Od momentu, kiedy przestałem kompletnie oglądać telewizję, było to dawno temu, kiedy przestałem... tak jak, prawda, każdy Polak z rodziną oglądać telewizję, odciąłem się od tego. Gdyby nie to, że powstał taki szum i postanowiłem zagłębić się w ten temat, mnie to by nie obchodziło. Naprawdę, nie kłóćmy się o takie głupoty, Boże Święty, czemu tyle nienawiści jest w ludziach, ja tego nie rozumiem. Pozwólmy być ludziom takimi, jakimi chcą być, o ile nas nie krzywdzą, naprawdę. Jeśli ktoś zakłada sukienkę, nie każe tobie zakładać sukienki. Jeśli czujesz presję na sobie, że musisz założyć sukienkę, to coś nie tak jest z tobą, kolego, a nie ze światem. Naprawdę, mi się wiele rzeczy nie podoba. Nie podoba mi się również na przykład facet w sukience. Tak, to prawda. Wcale nie urzekło mnie to, że jest odważny i założył sukienkę. Moim zdaniem więcej odwagi miałby wychodząc ubrany normalnie i śpiewając piosenkę, nie musiałby się malować. To jest tylko chowanie się za kimś, za czymś, tak? Schował się za swoim przebraniem. To są ludzie.
ej, też jesteś człowiekiem. Tak samo jak ty, Tomas śpiewający na Eurowizji, Adolf Hitler, Stalin, Albert Einstein. Tak więc podsumowując, już naprawdę chcę skończyć ten film, bo czuję, że się przedłuży, jeśli go zmontuję i będzie to rekordowy jakiś film. Po pierwsze to Eurowizja, która moim zdaniem ma bardzo małą rangę ważności, jeśli chodzi o wydarzenia na świecie i w życiach naszych. Po drugie, Tomas to facet przebrany za kobietę, nie kobieta z brodą. Jakkolwiek media próbują to wyforsować, siejąc jakąś niewiedzę i po prostu robiąc z tego jakąś straszną i rzecz tabu taką, wiecie, że za zamkniętymi drzwiami, w ciemnych tunelach gdzieś tam w Austrii w ogóle przerabiali go i tworzyli kobietę ze słoika i broda rosła. Nie, po prostu typek się czuł źle. Rozumiecie? Presja. Wy możecie tego nie czuć, bo to może właśnie wy wywieracie presję na innych. Ale tak jest. Ludzie czują presję i chcą się jej pozbyć. Różne sposoby są widocznie na to. Widocznie on wybrał taki, tak? Zakłada tę sukienkę, idzie, śpiewa, bla bla bla, zdejmuje sukienkę, idzie do domu, haha, fajnie, śmiesznie, ma życie, żyje sobie. Nie nienawidźmy siebie. Moim zdaniem ten cały konflikt jest sztucznie rozdmuchiwany, tak samo jak ta nienawiść palić tęczę, nie palić tęczę, bijmy się, walczmy. Myślmy, czytajmy, wiedzmy co to drag queen, wiedzmy co, czemu, że on się przebiera, nie jest kobietą. To był Gargamel. Zapraszam na mojego Instagrama, Facebooka oraz Snapchata, z którego ostatnio nie mogę korzystać, bo jest matura i się uczyłem i przepraszam wszystkich. Żegnam, zapraszam również do obejrzenia innych moich filmów. A pa! Piątka.